Cześć! Cześć, witajcie. Ulewa nas złapała, ale na szczęście nam nie napada. Nie wiem, czy nie powinniśmy wytłumaczyć, że dzisiaj wcale nie piąteczek. Tak, dzisiaj czwarteczek. Dzisiaj czwarteczek. Musimy dzisiaj nagrywać, słuchajcie, dlatego że Adam jutro jedzie na konferencję prasową, w związku z tym nie damy rady. Ale i tak nas oglądacie w piąteczek, więc wszystko się zgadza, wszystko po staremu. No, a mamy co opowiadać, bo w tym tygodniu, kurczę, niby ten tydzień od dzień krótszy nam się zrobił, a choroba działo się i działo. Byłeś sobie gdzieś, opowiadaj. We wtorek byłem w Londynie na premierze nowego Honora 10, który co prawda już miał wcześniej premierę w Chinach, ale tutaj pokazano wersję na Europę, ogłoszono ceny i tak dalej. Smartfon jest bardzo fajny, ja od razu dostałem, o, tutaj się tak pochwalę. Tutaj ma czytnik linii schowany, słuchajcie, tak, że... No tylko, że ten czytnik, o ile w Huawei'ach jest genialny, o tyle tutaj czasem działa, a czasem nie, bo to jest zupełnie nowa technologia. Obsługi. Jest śliczny, tutaj też jest śliczny. On jest już w tej chwili, w silikonie, jak widzicie, a silikon jest dodawany do... To jest, jak ten kolor się nazywa? Bo to nie jest Twilight, nie? Nie, on się nazywa Blue, tylko że... Phantom Blue. On się nazywa Phantom Blue, jest Phantom Blue, Phantom Green, z tym, że Phantom Green jest tylko w tej wyższej wersji, czyli 128 giga flesza, to też jest akurat 128, ale mi się dostał niebieski. Chyba mają osobny dział do wymyślania nazw kolorów. Prawdopodobnie tak, z tym bardziej, że mieli problemy z szarym. Szary się na początku nazywał Arctic Grey, albo jakoś tak, w tej chwili się nazywa też Phantom Grey, jak mi się zdaje. Nazwa tak krążyła jedna z drugą i się wymieniały. Jest jeszcze wersja czarna, ale tylko niebieska i zielona jest taka właśnie opalizująca. Chińczycy mówili, że no, inspirowali się zorzą polarną, w związku z tym to tak. Dwie rzeczy o tym smartfonie właściwie powinienem wam powiedzieć od strony takiej mniej fajnej, mianowicie po pierwsze czytnik odcisków palców, sami widzieliście, że to nie zawsze działa. Huawei są pod tym względem genialne, natomiast tutaj, Honory też były do tej pory, natomiast tutaj ten czytnik jest lekko chimeryczny. On działa na troszeczkę innej zasadzie, ponieważ jest oparty na ultradźwiękach. W związku z tym, dzięki temu można było coś z nim zrobić, żeby go schować po prostu zupełnie w szkle w obudowie. W każdym razie smartfonik jest fajny, robi bardzo dobre zdjęcia. U nas nie będzie, ale to mówiliśmy już, nie będzie tej wersji 6 giga RAM-u, są tylko wersje 4 gigowe, natomiast pamięć 64 albo 128. Druga rzecz, do której się można przyczepić, to jest brak slotu na karty pamięci. Dzisiaj nawet jeden z naszych userów pytał nas. Serio? Tak, nie ma slotu. A NFC jest? NFC jest, tak. W wersji europejskiej NFC jest, w chińskiej niekoniecznie, także uważajcie, jeżeli ktoś robi zakupy na rynku chińskim online, to zwróćcie uwagę, bo tam może nie być NFC. Już pomijam kwestię obsługi LTE różnych częstotliwości, bo na to też po prostu no sprawdzajcie. Trzeba uwagę zwracać, tak. Smartfonik mi się bardzo podoba, on nie jest jakiś genialny, natomiast jest to bardzo fajny, średnia, wyższa półka smartfon, na który naprawdę warto zwrócić uwagę. A to tak mi jeszcze z tych rzeczy, które ma albo nie ma, a mini jacka ma? No, zobacz. O. Nie, no dobra, nie musisz mało pokazywać, o, nie, no, ale pokażę, żeby wszyscy widzieli. No, słuchajcie, dobra. A tutaj po drugiej stronie ma jeszcze IRDE, słuchajcie, gdybyście chcieli. Czyli pilota do różnych tam sprzętów. No, nie trzeba wstawać z kanapy, żeby uruchomić. Można sobie skonfigurować, pewnie jest ta sama apka, co zazwyczaj. Są oczywiście dwa aparaty, ale to wiecie, znacie na pewno specyfikacje już szybciej niż ja. Z przodu jest oczywiście notch, jest długi ekran, ale to są rzeczy, o których w tej chwili właściwie chyba nie trzeba mówić, bo... Ekran jest naprawdę fajnej jakości, mnie się podoba. Pracuje się z tym bardzo sympatycznie. Dwa słowa o cenach. Ceny właśnie, na polskim rynku to jest za tą tańszą wersję, czyli 64 plus 4 to jest 1999 zł. Za tą droższą wersję, tylko, czyli 128 plus 4 to jest 1200, znaczy 1199, tak. Natomiast... źle wypada porównanie z cenami w euro. Ja podejrzewam, że oczywiście w sklepy europejskie będą miały swoje narzuty, swoje marże, możliwe, że tam się jeszcze coś pozmienia, ale cena sugerowana, słuchajcie, na Europę dla tańszej wersji to jest 400 euro, a dla droższej wersji 450 euro. Wyciągnijcie kalkulator i policzcie. Zobaczycie, że ten polski przelicznik jest nie do końca fajny po prostu. No, jak zwykle. I tutaj rzeczywiście może jest też kolejny minus. Na plus jest wszystko inne. No jest to fajny, sympatyczny smartfon. Na tyle, na ile ja go mam, ja go dostałem troszeczkę wcześniej przed premierą. Nie mogłem wam niestety powiedzieć, wybaczcie, bo nie wolno takich rzeczy robić.
po embargo, natomiast używam go od dobrego tygodnia i to jest po prostu smartfonik, który świetnie spełnia daje swoją rolę. Irytuje mnie tylko i wyłącznie kwestia czytnika odcisku palca, ale tutaj czekam, podobna jest już aktualizacja, która do mojego jeszcze nie dotarła. Huawei dziwnie dzieli, w tym wypadku Honor, dziwnie dzieli aktualizacje i one docierają do różnych urządzeń, nie wiem czy po e-mailach, czy jakoś inaczej. Docierają do różnych urządzeń w różnym czasie po prostu. Jest w tej chwili nowa wersja oprogramowania już. Łudzę się, że być może poprawiono rzeczywiście zachowanie czytnika odcisku palca, że jest lepszy. Zdjęcie robi bardzo dobrze. Bardzo mi się podobają. Z tym, że znowu jest różnica. Jako, że można go odnieść, jeżeli chodzi o Huawei, do modelu P20, no tutaj zdjęcia nocne są niestety znacznie gorsze. Nie ma, jest sztuczna inteligencja oczywiście, natomiast nie ma tego trybu nocnego, specyficznego dla P20 Pro na przykład, który pozwala Wam na robienie zdjęć przez kilka sekund, trzymając telefon po prostu i składa je do kupy tak, że zdjęcia nie są rozmazane. Tu jest tryb nocny, ale można robić zdjęcia tylko ze statywu. Czyli tak jak był wcześniej w Honorach i Huawei. Dokładnie. Kto miał, ten wie, bo to faktycznie też dawało radę, no tylko że faktycznie potrzebny był statyw. Zawsze mi się ta funkcja podobała. Premiera była rzeczywiście przesympatyczna. Warto było pojechać. Londyn przez jeden dzień był słoneczny. O! Było, no, nawet jednego dnia rzeczywiście świeciło słońce. Było bardzo fajnie. A smartfon jest z tych smartfonów, na które warto zwrócić uwagę, jeżeli się planuje zakupy w okolicy 2000, tak? No, a jak Londyn i premiera, to wiecie co? Zaraz po Honorze następnego dnia była jeszcze jedna premiera w Londynie, czyli mieście, którego nie ma takiego. Mianowicie OnePlus pokazał szóstkę, o której wiadomo w zasadzie było już wcześniej bardzo wiele, teraz oficjalnie potwierdzono i tak naprawdę powiedzieli to, co nas najbardziej interesowało, czyli ceny, co prawda ceny w euro, no ale sobie przejrzymy tak na szybko. No to żeby Was nie zanudzać, bo o specyfikacji już mówiliśmy, wiadomo, Snapdragon 845, ekran AMOLED 28 cala, aparaty Sony 2016 z tyłu z dość jasnymi obiektywami oba 1,7, z przodu aparat 16, ale już z obiektywem 2,0, no jest w porządku, no ale przejdźmy do tych cen i do tych pamięci. Są, słuchajcie, teraz 3 wersje, bo w poprzednim modelu były 2. Teraz mamy wariant, oczywiście ten najtańszy, czyli 6+64, mamy średni, czyli 8+128 i teraz jeszcze doszedł 8+256 giga wewnętrznej. Pamiętajcie, że OnePlus już piątki, no i szóstka też siłą rzeczy, nie ma możliwości użycia karty microSD, więc to jest wszystko, co dostaniecie i więcej pamięci nie kupicie, będzie. Ten będzie lepiej. Tak, więc warto kupić ten największy. No i teraz ceny. 569 i 619 za te modele 8-gigowe, no i 519 euro za najtańszą wersję, czyli to jest od tam 2200 do 2600, chyba że optujecie na ten wariant Avengersowy, bo jest tematyczny, taki związany z filmem, tyle że on jest póki co wyłącznie w Chinach. Avengersi są rzeczywiście ostatnio popularne. Mm-hmm, no ale ten telefon na razie nie jest oferowany przez europejskie oddziały OnePlusa, bo dzisiaj go próbowałem wyszukać gdzieś na stronie innej niż chińska. No i ta cena z Chin, no, jest z kosmosu, bo to też wyszło tam 2000 z kawałkiem i ona ma się nijak do ceny, która bym teoretycznie mogła być za ten telefon w Europie. No co, ma karbonowe plecki i 256 giga wewnętrznej, czyli ta topowa wersja to jest. Ja jeszcze przed wyjazdem zdążyłem, Adaś co prawda pisał newsa od Rolanda Quanta, natomiast ja zdążyłem jeszcze znaleźć szybciutko w cache'u google'owym stronę Amazona, w którym ten smartfon był rzeczywiście oferowany. Były zdjęcia, było troszeczkę specyfikacji, dzięki temu mogłem między innymi dodać kartę, bo specyfikacja była również oczywiście u Chińczyków. No wcześniej w tenie była w tym chińskim urzędzie, także to też było. Ja na przykład Wam podałem to, że będą 3 wersje pamięci, dlatego że tego samego dnia we wszystkich newsach pojawiły się 2 przede wszystkim, natomiast nie było tej trzeciej. Podałem wszystkie 3, dlatego że Chińczycy rzeczywiście komunikowali wszystkie. Plotka o tej pamięci 256 to już chodziła wcześniej, także po prostu było potwierdzenie jakby takie bardziej namacalne, że nie tam, że ktoś tam coś sobie strzeli, tylko faktycznie, że to jest. No oczywiście ekran z noczem, no bo siłą rzeczy, no a jeszcze wprowadzili jedną nową rzecz, której nie było. Odporność na zachlapanie. Oni nie mówią, że to jest wodoszczelność.
poprzedni wasz, miał, słuchaj? Oficjalnie nie. Właśnie oficjalnie nie. Oficjalnie nie. Patrz, nieoficjalnie, mi się, że kurczę wpisywałem. Bo tam nieoficjalnie było powiedziane, że ma, ale producent tego nie deklarował. Teraz było wyraźnie powiedziane, że ma. Okej. No ale nadal to nie jest telefon, z którym możemy sobie wskoczyć do basenu, pamiętajcie. Nie, też odradzam. Z jakimkolwiek telefonem, nawet z takim, który ma deklarowane odporność. Ja z tym deklarowanym mi to skacze. A co mi to? Tak, dostaje to skacze. Jakby musiał za nie zapłacić, to by nie skakał. Tak. A nie, jakby musiał zapłacić, to bym kurde nosił jeszcze, wiesz, w pokrowcu. No właśnie. Także wiecie, to jest kwestia punktu widzenia. Punkt widzenia testera, który testuje nie swoje telefony, jest taki, że a, nic się nie stanie. Natomiast punkt widzenia właściciela, który ciężkie pieniądze zapłaci, i później mu się coś rozstrzeliło. Trzeba sprawdzić, tak? No. Globalnie rzecz biorąc, te smartfony wodoodporne trzymają zazwyczaj, chyba że jest jakiś błąd produkcyjny, trzymają zazwyczaj szczelność. A to jest taka szczelność na wszelki wypadek. Pamiętajcie o tym, że nosicie te smartfony w kieszeniach. Naprężenia, ja wiem, że wam się wydaje, że to co to za problem, ale naprężenia w kieszeniach jeansów są naprawdę ogromne. No, co się tak śmiejecie? Nie śmiejcie się, naprawdę, są ogromne. No, są, w związku z tym, te telefony bywa, zdarza się, one są w różny sposób składane. Potrafią się rozszczelnić tylko przez to, że nosicie w kieszeni i siadacie. I wsiadacie dokładnie do samochodu. I się gdzieś schylacie. Stupniecie nim. Dokładnie. Też no, klej może puścić. No, nie zarejestrujecie nawet. Nie powinien, ale to się zdarza. To jest taka wodoszczelność na wszelki wypadek, no chyba, że kupujecie telefon, który z racji swojej konstrukcji, to jest konstrukcja typu Rugged, no to tam powiedzmy już można wymagać nieco więcej, ale kurczę, też bym raczej nie szalał, bo to... Tak patrzę, że z dużych rzeczy mamy jeszcze Nokia, zdaje się. Nokia, tak? Nokia X6. Wyszła X6 w końcu, oficjalnie wyszła niestety tylko w Chinach. Wyszła z taką specyfikacją, jakiej się spodziewaliśmy, właściwie jaką podaliśmy wcześniej, bo specyfikacja była znana. Wyszła na razie tylko na rynek chiński i przez to prawdopodobnie HMD nie komunikuje na razie NFC. Mhm, ale będzie jakaś premiera w Rosji. Będzie jakaś premiera miesiąca w Rosji. Ja sobie nawet zapisałem, kiedy ta premiera będzie. Zaraz szybciutko znajdę. 27 mówisz, tak? Chyba. Nie, wiesz co, nie pamiętam, ale jakoś pod koniec maja. 29. O, 29 maja jest w Rosji planowana kolejna premiera Nokii. Tym razem być może będą to inne modele, niekoniecznie X6, może X6 również, tak? Może być po prostu pokazana w wersji no, pozachińskiej, tak? Tak, ale to na razie się mówi, że będzie. Mówi się też, że będzie Nokia 3 na ten rok, czyli Nokia 3 2018 albo Nokia 5 2018, a może inne modele Series X, bo nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym tygodniu Jacek słusznie zauważył, że to jest ten pierwszy model X6, to jest zapowiedź jakiejś kolejnej serii, czyli X-ów. Więc może się okazać, że wcale nie zobaczymy Nokia 3, tylko Nokia X3 na przykład. Trochę mówienie o nowej serii jest od czapy, bo przecież Nokia X już były właściwie, słuchajcie. No, tak, ale to była stara Nokia, tak, no nie mylcie też z Nokią X6, bo już kiedyś też taki model był. Ja przyznaję się bez bicia, pomyliłem oczywiście ten Adam, Adam dzisiaj podlinkował. Dzisiaj nie, wczoraj. Wczoraj podlinkowałem mnie ten model, co trzeba. Nokia X6, tylko tą starą Nokia X6. No dobra, ale z tym już... słusznie zwracaliście uwagę, sorry, bijemy się w piersi rzeczywiście. Tak to jest, jak się słuchajcie, człowiek spieszy i nie ma czasu, kurczę, nawet się zastanowić nad tym, co robi. No, to złe linki bywa. Były. Tak, szyny też były. W każdym razie są trzy wersje, zdaje się, w tej chwili pamięci X6. Adam przeliczył ceny, bo Adam przeliczał ceny z Yuan. Tak, mamy. 4,32, czyli 4 giga RAM-u, 32 flesza, to jest 735 zł. I znowu przeliczamy na złotówki na żywca. Także tą cenę na Polskę, gdyby ta wersja miała się pojawić, trzeba było tak z 500 dołożyć co najmniej, jeżeli nie więcej. Wersja 4,64 kosztuje 820 zł i wersja 6,64 kosztuje 960 zł. Tak to wygląda. Czyli w sumie nie jest to najdroższy telefon, no ale to też jest, to też pamiętajcie, że to nie jest flagowiec, to jest średniak, chociaż obudowę ma, ja tak napisałem nawet o nim, że to jest taki średniak w skórze flagowca, bo obudowa jest naprawdę ładna. Tak, mi się też podoba. Mi się też podoba z tyłu, ja mówię, nie przepadam... Szkiełko, ramka, metal. Corning Gorilla Glass jest, tak? Ja nie przepadam akurat za nokiowym designem tylnego panelu z aparatami. On się może podobać albo nie, mnie akurat się średnio podoba, natomiast aparaty są krzepkie, w związku z tym jest szansa, że będą dobre zdjęcia. 12,5. Tam Snapdragon 636 zdaje się jest, prawda? Tak, 636. Widzę.
człowieka nie rozjeżdżamy. Człowiek na drodze. Pamiętajcie, żeby rozglądać się na pieszych uwag... No, proszę cię. Kobiety tym bardziej się nie rozjeżdża. Człowieka szczególnie jeszcze czasem ładny, można. Tak? Dobra. Dobra, bo nas zdejmą zaraz. Poza Nokią, wybaczcie, ale jest rzeczywiście spory ruch tutaj, a pogoda się zrobiła średnia. Dawno nie padało. Mokrą szybę w związku z tym. Co jeszcze? Możemy wam jeszcze powiedzieć o Oppo Realme. O, ciekawostka. O takiej marce, którą Oppo wypączkowało z siebie i właściwie to będzie chyba tylko Realme bez Oppo. Prawdopodobnie dodamy do katalogu. No, Indie. Co prawda już wiedzieliśmy o niej, dlatego że nie pamiętam już w tej chwili, czy na indyjskim Amazonie, czy na Flipkarcie, to jest taki duży sklep indyjski online. Ona była już, to znaczy widać od było rendery, maja było zobaczyć, były zapowiedzi. Od początku maja były zapowiedzi, że taka submarka będzie, no teraz się skonkretyzowało. No w postaci takiego też, powiedziałbym, średniaczka, bo tam jest Helio P60. To nie jest nic nowego, nawet w przypadku Oppo. Dokładnie, no to jest taki, powiedziałbym, poprawny średniak dla Indii. No jest dosyć tani, tak, bo ceny są niecałe 500 i nieco ponad 700 zł, po przeliczeniu oczywiście w takim wprost. No i śmieszne są zestawienia pamięci, bo mamy albo taką 3 plus 32, albo już taką mocniejszą 6 plus 128 i nie ma nic pomiędzy, dlatego też te ceny są tak konkretnie rozstrzelone. Z tym, że Chińczykom jest łatwo, dlatego że to jest model bliźniaczy tak naprawdę do jednego z modeli Oppo. Jedyne co łatwo im zrezygnować z jakiejś pamięci po prostu. Oni kombinują, w tej chwili będą macali rynek. Ceny będą również takie eksperymentalne. Mhm. W związku z tym mogli sobie pozwolić na to, żeby jakiejś wersji pamięci nie wrzucić. Dokładnie. To, co jest charakterystyczne dla tego smartfona, to jest tył obudowy, który jest diamentowy. Składa się z takich segmentowanych trójkątów. I wygląda fajnie. Jeżeli pamiętacie, na przykład HTC było HTC Diamond, które wyglądało w podobny sposób. Były Nokie. Tak, były Nokie, które z takimi miały charakterystycznymi ścięciami. No. One wyglądały jak rzeczywiście szlifowany kamień. 7 coś one były. Nie pamiętam. Prizm się chyba nazywały. Prizm, Nokia Prizm. Tak. Taka seria, tam było chyba ze 3 czy 4 modele w tej serii. Także obejrzyjcie sobie HTC Diamond, obejrzyjcie sobie Nokia Prizm, to będziecie mieli mniej więcej świadomość tego, jak wygląda design tego nowego Realme. No, po prostu sobie poszukajcie Realme i sobie obejrzyjcie. Też możecie. Zrobiła, ale tak, też możecie. Nie, ja jestem kolekcjonerem. Jeżeli coś widzę, jakieś rozwiązanie, czy designerskie, czy technologiczne, to zawsze staram się znaleźć jakiś odpowiednik, czy oni coś nowego pokazują, czy to już było i to jest tylko jakby kontynuacja czegoś, co się kiedyś sprawdziło. No nie, no słuchaj, no nie jest tak, że wszystko już kiedyś było, bo jednak kupę innowacji wprowadzili. My już gadaliśmy o tym. Długie ekrany, podwójne aparaty, potrójne aparaty, cuda na kiju. W każdym razie jest. No i w ogóle ewolucja aparatów jest niesamowita, ale to jest temat na w ogóle osobny materiał. No, jak już o ewolucji mówimy, to i pamięci rosną. Słuchajcie, wyskoczył w tym tygodniu jeszcze ciekawy telefon. To jest totalna egzotyka, Smartisan. Tak. Wielu z was ta marka kompletnie nic nie powie, no Chiny. Ale słuchajcie, wsadzili pamięć wewnętrzną 1 terabajt. No. Nie dali gniazdka na microSD, ale kurczę, kto by chciał przy takiej pamięci. Ciekaw jestem, co to jest za pamięć, jaką ma prędkość, bo nie wiem, czy podali, no tego, czy nie. Nie było podali, mnie przez moment, nie podali typu nie pamięci. Nie podali typu pamięci u siebie na stronie, ciekaw więc jestem, pewnie nie ma się jest czym szybka chwalić. Po prostu, ale podejrzewam, tak, że raczej szybka nie jest. Natomiast... Sam telefon jest konkretny. No bo to jest rodzaj flagowca, on ma tam Snapdragona 845, ekran ponad 6 cali. Tak, no w związku z tym dobre aparaty, RAM też dobre, niezły, no. Także. Dobre na papierze na pewno, bo 12 albo 20 mega z tyłu, obiektywy 1.7, 1.8, także fajną jasność konkret, mają, tak. Konkret. No i z tym, że ta wersja 8 plus 8 giga RAM plus terabajt pamięci wewnętrznej to tania nie będzie, po przeliczeniu bezpośrednio z yuanów, czyli znów bez naszego podatku, to już jest 5000, więc u nas by pewnie wyszło dobrze ponad 6. Mhm. No ale jak kogoś nie stać, to może sobie kupić te tańsze wersje z pamięcią 128 za 2... Dobrze patrzę. Za 2000 z groszami. 2,5, tak. Nie, mam. To jest smartfon, 200, flagowy. Jak na chińskie warunki, tak? Znaczy, no na chińskie warunki z opcją na Europę i Stany Zjednoczone. To jest smartfon ponad 6-calowy. On ma, jak na to co ma, czyli na ponad 6-calowy wyświetlacz i na Snapdragona 845, ma dosyć sensowną baterię, bo to jest 3600 mAh, także to też jest. Ale
tak naprawdę mówimy o nim głównie ze względu na to, że to jest pierwsza maszyna tego typu na rynku z terabajtem pamięci. Dokładnie, to jako, potraktujcie to jako ciekawostkę, bo chyba nawet ciężko go będzie w chińskim sklepie znaleźć. Nie, nie polecam rozglądania się za nim naprawdę, bo to... Kurczę, kto by ryzykował zakupy za piątala w chińskim sklepie? No, nie ma dużo takich nabywców. Nie, ja nie polecam. Ale pewnie ktoś się znajdzie, no. HTC. Tak, HTC. HTC zaproponuje, zaszalało. Słuchajcie, smartfona. Już słyszeliśmy, ja słyszałem co najmniej o dwóch takich smartfonach. Adam pisał w newsie co najmniej o o smartfona, który będzie kopał kasę. No nie kopał, znaczy, będzie tyle kopał, co pozwalał kontrolować. Będzie tak? Portfelem na kryptowaluty. HTC widocznie szuka cały czas swojej niszy. No i taki telefon jest planowany. Macza w tym palce pan, który do tej pory siedział nad Vive'em, czyli wirtualną rzeczywistością. Pan Filczen, mają kogoś, słuchajcie, kto tam ma pomysły na to, no na to co robić. Facet jest kreatywny. Pomysły innowatorskie, nawet jeżeli zdarzy mu się kiedyś z tej firmy odejść, na pewno znajdzie zatrudnienie, dlatego że pomysły ma bardzo fajne. Mhm. O, ale migamy na czerwono, obaj migamy na czerwono. Widzicie, jak tam się tak twarze fajnie rozjaśniają. Z przodu stoi facet z migaczem dużym. Kierunkowskaz się to nazywa. No to dobra, ja sobie mogę nazywać migaczem. Spoko. Chyba, że policjant zrobi egzamin, wtedy powiem, to jest kierunkowskaz. Ja tak mogę Blinker. I jeszcze jedna rzecz, no, oprócz tych blockchainów, mianowicie Zenfone 5. Adam napisał newsa, że za 2 tygodnie się pojawi w Europie, a dzisiaj nam user zwrócił, zresztą dziękujemy bardzo. Bardzo pozdrawiamy, bo jakoś się nie rozglądałem potem za tym telefonem. Że smartfona już można kupić, słuchajcie, za 1669 zł. W każdym razie zamówić. Przedsprzedaż to jest, kochani. RTV Euro AGD. Przedwczoraj czy 2 dni temu ruszyła u Holendrów ta przedsprzedaż i ja wtedy tego newsa napisałem. No, siłą rzeczy wtedy jeszcze u nas nie było, a potem jakoś już nie sprawdzałem. Żeby słuchajcie, uniknąć tym razem posądzeń o jakąś płatną reklamę albo inne rzeczy, sprawdziłem u innych sprzedawców. Na razie jeszcze nie ma, nie mają. Ale to od razu powiedz, sprawdzałem w czwartek o godzinie 13 tak. z minutami. Dokładnie. W piątek już może być. Może się okazać, że jak nas oglądacie, jak nas oglądacie, to już będzie w wielu innych sklepach, więc nie wymieniamy tej sieci handlowej, ale jest to taka popularna u nas sieć elektromarketu i tyle. No. Przy czym ja rzeczywiście przeliczyłem, dlatego że jest cena w euro dla tego smartfona i tam jest 400, to jest niezły przelicznik, to no znaczy jest, jak na warunki polskie, no jest 400 euro cena wprost. Jest okay. To wam powiem, bo mam nawet zapisałem sobie. Te 400 euro to się tłumaczyło przedwczoraj, czy tam przedwczoraj na 1706 zł. A teraz mamy cenę 1669, czyli mniej niż się spodziewaliśmy, no chyba, że złotówka tak się umocniła przez 2 dni. W każdym razie cena jest dobra ze względu na przelicznik. Tak, także... Natomiast ja wam radzę jeszcze jedną rzecz. Jeżeli jesteście fanami Asusa, to w ogóle bierzcie w ciemno albo poczekajcie, aż lekko stanieje. Ale jeżeli lubicie kupować od razu, cena jest dobra. Natomiast jeżeli nie jesteście wielkimi miłośnikami Asusa, to sprawdźcie najpierw, że tak powiem, smartfony podobne konfiguracyjnie, jak się ceny mają. Dlatego, że tutaj też użytkownik zwrócił, że to jest bardzo opłacalne. Ja mówię tak, jest bardzo opłacalne dla fana Asusa, który sprawdza po przeliczniku, tak? I bierze jakąś poprawkę na specyfikację. Jeszcze mi się coś przypomniało o tym. No spoko. No to natomiast może być mniej fajna dla kogoś, kto akurat Asusów nie preferuje i znajdzie smartfona z podobną specyfikacją w podobnej albo niższej cenie. Ale... Tak? Także na takiej zasadzie. Tak. I jak kogoś kręcą rankingi DxOMark, bo nie każdego kręcą i nie każdy w nie wierzy, tak? No ale ci, którzy wierzą, no to muszą wiedzieć, że ten Asus został bardzo pozytywnie oceniony, jak na średniaka, bo ma 90 punktów. A no nie jest to telefon z tych najdroższych, więc trzeba przyznać, że rzeczywiście aparat no, dostał dobrą ocenę, bo to tyle na razie wiemy. Dostaniemy do testów, to powiemy wam. Czy ja mogę wam przypomnieć, że najlepsze oceny w tej chwili nadal należą do Huawei'a w P20 Pro i do Samsunga S9 Plus, tak? Dlatego, że to są w tej chwili rzeczywiście najlepsze aparaty na rynku. No tak, ale to są ja flagowe. Co prawda DxO nie wierzę jak psom, no, ale... natomiast w tym wypadku się zgadzam. Okej, no... Po prostu odnotujmy to, że Asus dostał wysoką ocenę, a jaka jest faktycznie jakość tego aparatu, no to sorry, no na razie wam nie możemy powiedzieć, bo nie mamy w ręku. Patrzę szybko, chyba o wszystkim wam dzisiaj opowiedzieliśmy. Tak, no nie zawodzimy ludzi. Możemy wam jeszcze tylko powiedzieć, że Donald Trump obiecał uratować ZTE. Mhm.
Teraz, bo wiesz co, na mnie trąbią. Słuchaj, tak, wiedź może. Tak, właśnie wjeżdżam. Trump obiecał... Możesz nawet tam pod bramę, bo się zmieścisz z wykręceniem, jeżeli chcesz. Trump obiecał, powiedzmy, pomóc w rozmowach, w negocjacjach. Wiadomo, że niczego nie... niczego nie może być ZT jeszcze pewnym, ale no, powiedział, że coś z tym zrobi i będzie, że tak powiem, sprawy pilnował, więc natomiast, są szanse natomiast jakieś jeszcze może pod rozwagę, słuchajcie, dla was. Chińczycy są właścicielem obligacji amerykańskich, dosyć wielu obligacji amerykańskich. Chińczycy są właścicielami niemalże wszystkich kopalń metali ziem rzadkich na naszej planecie. Czyli tego, co siedzi w telefonie. Chińczycy są z kimś, z kim warto rozmawiać. Może to się nie przekłada bezpośrednio na ZTE, ale ZTE, tak jak wiecie, jakim rodzajem państwa są Chiny, jest firmą niemalże państwową. Można w dużym uproszczeniu tak powiedzieć. W związku z tym tutaj nie tylko jednej firmie zależy, ale również państwu zależy. Ludzie tracą pracę. U nich utrata pracy to nie jest taka skala jak u nas, kilkanaście procent, to jest, nie wiem, nie wiem, jak to w tej chwili u nas wygląda, ale to nie jest kilkaset tysięcy, to już się liczy w miliony. W związku z tym, no, Stany jakby nie bardzo mają inne wyjścia, jak dogadywać się z Chińczykami, ponieważ... Pogrozili paluszkiem, tak, i pewnie się rozejdzie po koście. No. Postraszyli może głównie przed wchodzeniem jakimś większym na chiński, na amerykański rynek. Natomiast ta współpraca nadal będzie funkcjonowała na takich albo innych warunkach. Trump po prostu pokazał zęby przez chwilkę, nie tylko grzywkę i czoło. I pewnie o to chodziło. Ale również pokazał Chińczykom zęby nocza. Tak, Trump ma genialnego teraz nocza. Teraz już wiemy, skąd się wzięły nocze w telefonach. Podobno grzywka Donalda Trumpa była wzorcem dla chińskich, koreańskich producentów, kiedy projektowali nocza. Żeby ich tylko nie pozwał. Dzisiaj nie jest 1 kwietnia, sorry. To był żart, słuchajcie. Tak, nie śmiejemy się z prezydenta USA, żeby było jasne. Nie, ja go nawet lubię go oglądać, on ciekawe rzeczy mówi, fajnie mówi. Dobrze. No na pewno jest charyzmatycznym człowiekiem, tego mu nie można odmówić. Trochę żal, że już mapę show nie ma, bo chyba nie ma, co? Nie wiem. Tam by go mogli zaprosić, nieźle by pewnie coś zrobili. Słuchajcie, my się żegnamy. Leje u nas straszliwie. O rany. Żegnamy się, skoro będziecie oglądali w piątek, to życzymy wam udanego wypoczynku, oczywiście weekendowego. Mamy nadzieję, że pogoda się poprawi, będziecie mogli gdzieś wyjechać, odpoczywać, posiedzieć z rodzinką albo z kumplami, z przyjaciółmi, z znajomymi. Miejmy nadzieję, że tym razem Łódź nam nie zatonie, bo... A my mamy bardzo pracowity przyszły tydzień, nie powiedzieliśmy o tym ani słowa, ale właściwie każdego dnia coś się dzieje w Polsce. Tak, będzie ciepły tydzień. Będzie duża premiera jednego telefonu. No to już właściwie chyba wiecie. Będzie HTC będzie. No. Będzie HTC, będzie w Meizu, będzie Xiaomi dzisiaj jeszcze. Nie, przepraszam, jutro. Dzisiaj, bo nas w piątek, no tak. Pamiętam. Będzie LG oczywiście, polska premiera, tak? No będzie o czym opowiadać za tydzień, na pewno. Także będziemy mieli o czym mówić. No do zobaczenia za tydzień. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć. Cześć.